Farma wiatrowa Przykona to kolejny projekt strategiczny realizowany w ramach Grupy Energa. Jest to trzecia farma wiatrowa realizowana przez spółkę Energa Invest. Celem projektu jest budowa 9 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 31 MW, a zakończenie projektu przewidujemy na koniec czerwca 2020 roku. Farma wiatrowa Przykona to 9 turbin V126 o mocy 3,45 MW każda. Miejsce to zostało wybrane ze względu na szczególne warunki wieczne, jak również dość dużą odległość względem istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Tereny, na których się znajdujemy, to najlepsze tereny do instalacji z odnawialnych źródeł energii. Chciałbym tu pochwalić sobie znakomitą współpracę pomiędzy samorządem naszej gminy a inwestorem. Trafiliśmy na znakomitego partnera, który inwestuje, wypełniając niejako polskie zobowiązania związane z paktem klimatycznym. Rozpoczęcie prac nastąpiło dnia 1 kwietnia 2019 roku. Rozpoczęliśmy od budowy infrastruktury komunikacyjnej, następnie prace fundamentowe, które były prowadzone równolegle z budową linii kablowych i światłowodowych pomiędzy poszczególnymi turbinami. Każda z wież składa się z 5 niezależnych sekcji. Na jej szczycie montowana jest gondola, następnie wewnątrz instalowana jest przekładnia. Na samym końcu montowana jest piasta i kolejne łopaty. Montaż turbin wiatrowych jest ściśle uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia gęstej mgły prace montażowe turbin wiatrowych są wstrzymywane. Grunty, które tu występują, są nasypowe, sztuczne. Z tego powodu musieliśmy wzmocnić grunt pod fundamentami technologią kolumn żwirowych KSS, głębnego mieszania kolumny DSM oraz mass mixa. Kubatura betonu użyta do wykonania fundamentu to 540 m3. Waga zbrojenia 75 ton. Wysokość wieży 117 metrów, długość łopat 63 metry. Daje to nam łącznie przy skrajnie wychylonym skrzydle 180 metrów. Ciężar własny każdej z turbin wiatrowych to około 500 ton. Łopata w odniesieniu do całości konstrukcji jest dość lekka i pojedyncza waży około 13 ton. Jest to pierwsza farma wiatrowa w Polsce realizowana na tym modelu turbiny. Pomiędzy RSN Przykona a RSN Żuki należało ułożyć linię kablową średniego napięcia o długości około 11 km. Na terenie farmy wiatrowej są ułożone linie kablowe średniego napięcia. Mają one długość sumaryczną około 7 km. Wzdłuż linii kablowej jest ułożona kanalizacja teletechniczna. Światłowód będzie służył do komunikacji pomiędzy wiatrakami a RSN Żuki. Zbudowaliśmy kolejne źródło energii elektrycznej, a tym samym witamy symbolicznie nowego właściciela PKN Orlen, zwiększając jednocześnie produkcję z odnawialnych źródeł energii o 82 GWh rocznie. Podołaliśmy zadaniu nie tylko o czasie, ale przed czasem. Przy okazji też cieszy fakt, że jesteśmy w stanie realizować tak trudne i złożone inwestycje i od strony projektowej, i również wykonawczej. Chcielibyśmy też bardzo podziękować wójtowi gminy Przykona za jego wsparcie dla realizacji projektu. Podjęliśmy decyzję o budowie farmy wiatrowej Przykona bez wsparcia aukcyjnego. Była to decyzja odważna, ale jak dzisiaj widzimy, decyzja słuszna.
Dzięki skutecznej strategii aukcyjnej udało nam się wygrać aukcję i spowodować, że ta inwestycja jest na pewno inwestycją rentowną. Jestem przekonany, że jest dopiero początkiem dużego programu inwestycyjnego w energetykę odnawialną.